Witam was bardzo serdecznie. Część z was bardziej tutaj uważnych zauważyła, że ten gameplay zaczyna się dokładnie w ten sam sposób, w który kończył się poprzednio. Jest spowodowane tym, że nagrywam go po prostu od razu dalej, więc jeżeli skończyliście oglądać poprzedni, to będziecie się czuć jak w domu, bo właśnie kontynuujemy ten. Co to kurwa jest? Invincibility. To właśnie tego potrzebowałem i rzucić to kurwa w ścianę. Tego właśnie potrzebowałem. Ale dobrze, teraz się popisałem, chociaż rzuciliśmy jednym w drugiego. To już nam zlikwidowało. O Jezu, ten jeszcze pedalu. To jest ostatnia osoba, której teraz potrzebowałem. Wypad stąd. Za mapę. Już. Sio! Dobrze. Co ja mogę z tym zrobić? Nic nie mogę z tym zrobić. Osom. Ba! Dobra, moi drodzy, no kontynuujemy misję dalej. Bawimy się dalej, jest fajnie, jest fantastycznie. Co ja z tym mogę zrobić? O co tu chodzi? Aaa, okej, okay, tu są łuki ukryci, w sensie uwięzieni. O Jezus Maria, taki więzienie dla Halka. No dobra, no już, no to już odkryte, no. Zrozumiałem, no. O, no ja z tymi nie musiałem nic zrobić. Pojedynek na X-y! Rozpierdolić! O, łuki go pobił! Wystarczyło mu jedno uderzenie, ja jestem uczniem Lorda Vadera i napierdalałem się z nimi kilka minut, ale Łuki podszedł i przypierdolił mu po prostu w twarz. Zajebiście, po co nam w takim razie armia czy kogokolwiek, skoro wystarczy zaorać tą planetę i zamiast korzystać z nich jako siły roboczej, to zróbcie z nich żołnierzy, skoro potrafią zaorać wszystkich jednym ciosem. Jesus Christ, czemu nikt na to nie wpadł? Znaczy ja teraz wpadłem. No ale ja to ja, prawda? Health restored! Boom! 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 Kurwa! Piorunujące uderzenie. Ten prąd, trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście, że trzeba było zrobić. Jestem genialny! Boom! Świetnie! Nie wiem, co oni tam sobie pierdolą do siebie, nie chcę się tego słuchać, wolę zabawiać was. Moi drodzy, level up! A zapomniałem, że mieliśmy już poprzedni level w poprzednim gameplayu. Więc zaraz się zlevelujemy jak pojebani po prostu o kilka co najmniej punktów. Boom i boom. I wszystkich po prostu wypieprzymy w powietrze. Przepraszam za tą niepotrzebną wulgarność, ale po prostu no takie emocje dzisiaj. Takie moc, co to się stało? Co to mi... A! To Purge Trooper! Purge Trooper! Najniebezpieczniejszy przeciwnik w grze, moi drodzy. No, przepotężny, przepotężny. Ale na szczęście mamy Unlimited Energy. Więc możemy go po prostu porazić prądem na śmierć. Prądem najczęściej się razi kogoś na śmierć. Kurwa mać, co się dzieje? Dobra, użyjemy naszego super... ciosu. O, możemy robić jakiś super force shield. Podoba mi się to. Świetnie, dzięki temu wrogowie już nas tak nie klepią. Jak to się mówi. I użyjemy tego jeszcze raz. Aha, ale już dostaliśmy po dupie. Jeszcze raz tego użyjmy. Nie możemy tego jeszcze rozłożyć. Dobrze, rzucimy w niego pyk! Skrzynką i rzucimy jeszcze raz skrzynką. Dziękuję. I teraz mamy super moc polegającą na posiadaniu... BAM! Co za absolutnie chujowy przeciwnik. W sensie taki... No ja wiem, że on nam rzuca i jest potężny, ale... Po prostu umrzyj. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję. My sobie zasejwujemy, gdybyśmy mieli zaraz dostać już absolutnie po dupie. Poczuję, że ten moment się zbliża. Szczególnie jak jest tak duża lokacja. Ba! Coś mu zrobiłem? Nie. Tam kogoś sobie zabiłem, fajnie.
Dobrze. Posłuchamy sobie tutaj dialogów. Może coś nam to da. Super, gówno zrobiłem. Nie umiem tym rzucać. No po prostu nie umiem. No muszę się z tym pogodzić, kurwa, że jestem w tym mega chujowy po prostu. Ale okej, okay, ale okej. Okay. Dobrze. Trudno. Wyjebałem ci działko, świetnie. Bum! No, no oni po prostu rzucają kurwa mną, no bo po co, no. No po prostu, no kurwa, no po prostu podchodzi koleś i mną napierdala o ziemię, no. To jest jakby absolutnie normalne. Świetnie! Umarłeś! Szybko! Łuki na pomoc! Szybko! Teraz to! Teraz bam! Rzucamy jak pojebało, może gra sama trafi. Świetnie! Dobrze! Bijcie ich! Bum! Bum! Oczywiście, że trupy jest silniejszy ode mnie. Bum! Zajebiście. Wiem, że to są droidy, czy mi się wydaje. A skoro to są droidy, to czemu mają... Czemu mają... Punkty życia oddają mi... Nie wiem. Ty mały snajperze. Ty mała dziwka snajperska. Oboje zbłądziliśmy podczas tej walki. Zdecydowanie. Hej, tak jest na nich sposób. Można ich po prostu puszować, wtedy... Wtedy... ciężej im będzie wygrać. Szybko uwolnimy kolejnych łukich. Klasę niewolniczą. Nie zapomnę wciąż z Force Awakens, jak umarł Han Solo i do Lei podchodzi... bohaterka, zamiast przytulić się do Łukiego, który stracił swojego przyjaciela po ponad 40 latach, to ona się przytula do laski, która poznała Hana dosłownie kilka godzin wcześniej, czy może dni, już nie pamiętam. No to epickie, epickie po prostu to było. Bardzo dobry zachowany storytelling postaci, kurwa, po prostu wybitny. Swoją drogą jestem, powiem wam, że bardzo jestem ciekaw. Jakie, bo wiecie, George Lucas przekazał notatki swoje na temat tego, jak widzi epizod 7, 8, 9. Jestem bardzo ciekaw swoją drogą, co tam się znalazło i bardzo jestem ciekaw, czy kiedyś te notatki ujrzą światło dzienne i dowiemy się, jaka była wizja Lucasa na temat co ja chcę zrobić, rozumiem, że mam to po prostu wysuwać. O kurwa, 7? O chuj, telefon. Przepraszam was bardzo. Już jestem. Żona dzwoniła. Coś tam chciała, ale nie wiem co, bo nie mogę teraz z nią rozmawiać, ponieważ nagrywam filmiki. Ona to rozumie, wiecie. Żona youtubera, no... Aha, super, zajebiście. Rozumiem. Czyli teraz chcesz mnie zaciupcieć, bo masz super AT-ST. Dobrze. Już tam idziesz, widzę. Ale my sobie w tym czasie jeszcze zniszczymy Skyhooki. Nie wiem, czy to coś da i to w ogóle coś nam pomoże. O ile tu w ogóle bonusików poukrywanych, o których ja nie wiedziałem. Szybko, szybko. Twórzmy kolejny schron z łukimi. Skyhook zniszczony. Nie wiem, czy to coś to daje, czy ja to muszę robić, ale powiedzmy, że to zrobimy. Bo jak już zaczęliśmy, to czemu by nie? Whoop. You're overloading the tractor beam. Just one more power surge and the skyhook should be finished. A, czyli jednak trzeba to zrobić. No dobrze. To nie tak miało być, ale okej, skoro już go... Teraz oczywiście jakimś cudem go jebnęliśmy, to fajnie. No i co?
Kto do mnie strzelił? Przepraszam bardzo. A, oczywiście, no tak. Pam. Któż by inny, no. O, super, trafiłeś to. Zajebiście, zajebiście, Grzegorz. Zajebiście. O, świetnie! Ozik Stern cię rozpierdala. O, kurwa, dobrze, Grzegorz, zajebiście. I teraz tniesz go, tniesz go, tniesz go, tniesz go, tniesz go. Piece of cake, proszę bardzo. I prądem go. Nie to, tylko jego. Kurwa, zaraz spadniesz, czuję to. Prądem go! X! A! Y! Uczymy się liter. A, już był ten kombo z B. Kablam. Co teraz? Mam coś tu zrobić? Mam gdzieś wyjść? A! A jak głośno, jej! Skąd się wzięły te małpy, to nie wiem, ale brzydko są zrobieni, ojej. Fajnie, fajnie. Moi drodzy, misja za nami. Dziękuję wam bardzo na dzisiaj. Obejrzymy sobie oczywiście cutscenkę z kolejnej. I będziemy się was she? W następnej misji oczywiście. Princess Leia Organa. Her father is Bail Organa. My contact in the Senate. I want to talk to him. You can't. I just rescued his daughter on a planet overrun by stormtroopers. You can't talk to him because I can't find him. Aha, super. He's gone missing, boy. What? When? Bail tried to recruit me to rescue Leia. I refused, and he went in search of another Jedi, Master Shakti. I told him it was too dangerous, ooh, but the fool went anyway, alone, and vanished as soon as he landed on Volusia. The Force is strong in you, my boy. To be able to sense my thoughts. You're just easy to read, old man. Well, then you should already know our next mission. We're going to Volusia to rescue Senator Organa. Kurwa, znowu do tych grzybów! Come on! O! Tak ładnie zrobiony. Ja ma charakterystyczną twarz, ale fajnie. Eat up, Senator. O, miam! Już bym się zatruł, ale... Why are you keeping me here, Maris? Your master would be disgusted with you. Idę zakład, że to ten aktor podkładał głos, którego grał. No po prostu idę tylko. And if you're thinking of escaping, just remember that my new pet fajna twarz z tyłu is very hungry. Nie macie batonów proteinowych, kurwa, świeżej wody, tylko surowe mięso przez jego żołądek, pewnie nie można tego strawić. Come on, guys! I znowu to Grzyb City. O, jaki slide, Tony Hawk! Wow! Cool, cool, guys. Dobrze, moi drodzy, na dziś kończymy. Ja sobie save'uję. Bardzo mi miło, że wciąż jesteście ze mną. Ten odcinek, licząc statystyki, pewnie będzie miał już jakieś 100 wyświetleń może, jeżeli dobrze pójdzie. W każdym razie niech moc będzie z wami i widzimy się w kolejnym gameplay.